Hansi Flick jest, kół, jest wściekły na piłkarzy Bayernu, że odpadli, jeśli chodzi o DFB Pokal. Dzisiaj na temat też Boatenga, który ma ciężary na dom, w domu, a więc rozstał się z dziewczyną Polką i to po prostu w nieciekawych tak naprawdę okolicznościach. A także na temat Dżnabrygo, który się wypowiedział, co myśli Hansi Flick na temat właśnie Bayernu, że Bayer odpadł, jeśli chodzi o DFB Pokal. No Gnabry też ma po prostu swoje problemy osobiste. Nawet tam była sytuacja taka, że policja była wzywana do domu Dżnabryga. No właśnie, czy te problemy osobiste wpłyną na lepszą grę piłkarzy takich jak Gnabry czy Boateng, bo przecież Gnabry ostatnio zdobył gola, ale yy, faktycznie tego gola zdobył po przerwie 800 minut, tak? 800 ponad minut czekał na to, żeby zdobyć gola. To na pewno yy, bardzo długa przerwa, jeśli chodzi o zawodnika, jeszcze o takim klubie. No właśnie, dzisiaj o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwonek, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę No Nowy filmik, wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat Dżnabriego, który powiedział się, co myśli tutaj trener Hansy Flik na temat Bayernu Monachium, że odpadli z właśnie DFB Puk Pokal, tak, czyli co mówi po praktycznie Hansy Flick w szatni. No Dżnabri wygadał się, można powiedzieć, w rozmowie dla spoks.com, tak, i powiedział tutaj w ten sposób na temat właśnie całej sytuacji, też na temat Tomasa Miller'a, mówi w ten sposób, tak. Hansi Flick również jest zły, ponieważ zostaliśmy wyeliminowani z DFB Pokal, ale jako trener musisz iść naprzód. Następny mecz zawsze czai się tuż za rogiem. Twoim celem jest wygrać ponownie. W ostatnim czasie udawało nam się to stosunkowo dobrze i w ostatnich meczach odnieśliśmy same zwycięstwa, tak powiedział tutaj Serge Gnabry, potem była też po prostu tutaj wypowiedź na temat Tomasa Millera, tak, no wiadomo, że to jest kapitan, zawodnik tutaj bez dwóch zdań, tak? takiego zawodnika jak Tomasz Miller, to praktycznie każdy klub by chciał na całym świecie, ale pytanie też jest takie, ja bym powiedział w ten sposób, Tomasz Miller ma taką werwę, tak samo kimś, a może to jest kwestia tego, że oni wiedzą, że praktycznie na nich się stawia, jeśli chodzi o Bayern Monachium, zupełnie inna byłaby ich sytuacja, gdyby nie była ich pewna pozycja w drużynie, w klubie. No właśnie, i teraz tutaj mówi w ten sposób Genevri. Tomasz prowadzi nas swoją mentalnością i ciągnie nas ze Sobą. Jest zawsze skoncentrowany i zawsze chce dawać siebie wszystko, jest świetnym kolegą z drużyny, przyjacielem i kompanem, zawsze jest pozytywnie nastawiony i chce wygrywać. Tak powiedział Gnabry. No to jest nieprawdopodobna taka chęć praktycznie zwycięstwa, którą ma Thomas Miller, a także kimś. Ja muszę powiedzieć, że no, zazdroszczę im tego takiego podejścia. Nawet to w życiu jest dobre, tak? taka po prostu e, taka motywacja jakiekolwiek jakiegokolwiek działania, jakolwiek celu, który ma się wyznaczony świetna sprawa, no i teraz y, tutaj y, powiedział właśnie w ten sposób, tak, y, jeszcze tutaj Gnabry. nadal jesteśmy zirytowani, że zostaliśmy wyeliminowani w takim meczu, jednak dobrze, że jest też być w domu przez tydzień i nie musisz grać nie musieć grać co trzy dni z drugiej strony na koniec sezonu Puchar Niemiec pewnie ucieszyłby mnie bardziej niż kilka dni odpoczynku, tak mówi Serge Gnabry no tutaj się ośmiesza po prostu Serge Gnabry tak, to co mówi, że y, tutaj, no jeszcze raz zacytuję nadal jesteśmy zirytowani, że zostaliśmy wyeliminowani eliminowani w takim meczu, jednak dobrze jest też być w domu przez tydzień i nie musieć grać co trzy dni. Z drugiej strony na koniec sezonu Puchar Niemiec pewnie ucieszyłby mnie bardziej niż kilka dni odpoczynku. Tak mówi tutaj Serge Dżnabry. No tutaj to są skandaliczne słowa, jeśli chodzi o Serge'a Dżnabry'ego. No tak może po prostu mówić, że no to to, to jest jego zawód. To jest jak po prostu tak by zwykły człowiek, w sensie, no piłkarz też jest zwykły, ale narzekałby zwykły człowiek, który w sensie chodzi, że który chodzi do pracy codziennie od 8 do 16 po 8 godzin ma etat. I by narzekał, że kurczę, no i fajnie chodzi od do piątku do pracy, ale tak w środę też można było mieć wolne po prostu, tak? To jest ich praca jako piłkarzy. Jeżeli po prostu jest DFB Pokal, to mają rozgrywać mecze co trzy dni i koniec, tak? Eee, po to są po prostu też rotacje w drużynie, po to jest szeroka kadra, e, że po prostu zawodnik może też odpocząć, tak? Nie musi grać pełne spotkania. na mnie, jak takie rzeczy mówi, że nie, no dobrze po prostu też posiedzieć sobie w domku. Do domku to sobie jeszcze posiedzisz, chłopie, jesteś młodym człowiekiem, po prostu zarabiasz miliony, zakończysz karierę w wieku 35 czy 36 lat, i jeszcze się siedzisz w domu, tak? Ludzie już tak gada po prostu, jakby nie wiadomo, jakie wyprawy do Afryki, po prostu kopie jakieś etety, tak w ziemi, po prostu tunele albo karczuje lasy. No bez przesady, po prostu, ale wywalił tekst nie z tej ziemi, tak? Powinien się cieszyć, że on się powinien tylko modlić o zdrowie, o zdrowie po prostu przede wszystkim, tak? A nie o to, czy po prostu grając co trzy dni, czy po prostu co ile. no To jest Bundesliga. Ja mi się dziwił, jakbym na przykład przyjechał polski piłkarz z ekstraklasy i powiedział: kurczę, nie, no, Bundesliga jest fajna, za fajne zarobki, wszystko jest fajne w klubie, ale ta intensywność co trzy dni to jest po prostu masakra, wolałbym jednak tydzień sobie posiedzieć w domu. No to mi się dziwił, tak? Piłkarz, który przyjechał z Polski, nie zna tych intensywno intensywności, ale Gnabry takie rzeczy mówi. Wstydź się, Gnabry, jak możesz. No właśnie, potem jeszcze Dżnabri mówi w ten sposób, tak? Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ nie mogłem szczelić od bardzo długiego czasu. Miałem wiele spotkań z licznymi szansami, po których byłem bardzo zirytowany, ponieważ piłka po prostu nie chciała wpaść do bramki, więc to było miłe uczucie znów szczelić gola. Tak powiedział ser Gnabry, po tym jak właśnie zdobył gola po 801 minutach. Nie, Tak, bo właśnie tutaj warto podkreślić, że zdobył bramkę właśnie z TSG Hoffenheim. Ja muszę powiedzieć, że Serz Nabil może po prostu bramkę od dłuższego czasu nie zdobył, ale naprawdę dobrze się prezentował na boisku. Tam też były problemy, gdzie on schodził z boiska, ale on naprawdę się po prostu dobrze prezentował, jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o występy, no, na pewno się dobrze tutaj prezentuje. Aczkolwiek Serge Nabil brakuje mu takiego tego wykonania, takiej skuteczności na końcu, tak, żeby na przykład oddał jeszcze bardziej skuteczne po prostu strzał na bramkę czy jeszcze po prostu bardziej tutaj tak dogrywa te piłki na przykład do Roberta Lewandowskiego, bo często robi akcję, praktycznie pod bramką, która mogłaby się skończyć lepiej, tak? Na przykład Kimiś czy Boateng dogrywają te piłki do Roberta Lewandowskiego, czy w ogóle po prostu tak do przodu i one są, po nich są, częściej praktycznie jest bramka, gol, tak? taka, można by taką skuteczność powiedzieć, taką tak, tabelkę zrobić, to, no ale moim zdaniem że takie po prostu jest bardzo przydatnym, bardzo ważnym zawodnikiem, jeśli chodzi o Bayern Monachium. No właśnie, ale Dream ma nie tylko te problemy, bo mówiłem o tym na początku. Tam są problemy też po prostu, jeśli chodzi o prywatne, podobno zwrostał się z kobietą, z partnerką, podobno Polką i też po prostu tam nieciekawa była sytuacja. Mało tego, tutaj podobną sytuację ma teraz Boateng. Boateng, praktycznie, który rozstał się z polską dziewczyną, z Polką, tak? Też po prostu. No, no Ja nie chcę wchodzić tam w szczegóły, tak? No bo ten kanał to nie jest pudelek czy jakiś plotek. Natomiast sytuacja tego typu jest, że praktycznie media niemieckie tym żyją. Prasa bulwarowa opisuje praktycznie i relacje właśnie dziewczyny Boatenga, i relacje Boatenga. No na pewno to nie jest dobre w kontekście po prostu piłkarza, który ma skupić się na następnym meczu, tak? i tutaj właśnie Boateng po prostu tam wylewa swoje żale, tak, dziewczyna po prostu Boatenga przedstawia swoją rację, na pewno to po prostu nie jest dobre, jeśli chodzi w, w kontekście po prostu Bayernu Monachium, Boateng powinien się skupić przede wszystkim na grze, na treningu, zwłaszcza, że po prostu, no, mówi się, że albo po prostu przedłuży kontrakt zostanie w Bayernu Monachium, albo odejdzie, no, moim zdaniem bardziej po prostu on odejdzie, jeśli chodzi o Bayern Monachium, natomiast zobaczymy, tak. Zobaczymy. Wiadomo, takie sytuacje praktycznie tutaj jeśli chodzi o e, uczuciowe, e, jeżeli po prostu są jakieś tam rozterki, jakieś problemy i tak dalej. No z jednej strony mo czasami mogą one dobrze wpływać na zawodnika, bo on może się jeszcze bardziej zmotywować, ale wydaje mi się, że po prostu one są deprymujące i w przypadku Džnabrego i w przypadku właśnie Boatenga. Ale co już po prostu z powodem rozstania i tak dalej to, że jest inna sprawa to jest, to jest jakby ich sprawa. Ja się skupiam na kwestii piłkarskiej sportowej. Także tutaj tak Džnabri powiedział na temat Hansa Flickiego, jeśli chodzi o odpadnięcie właśnie Bayernu i jeśli chodzi o DFB Pokal, no Bayern Monachium w dużym stopniu nie powinni mieć do siebie pretensji, tylko powinien mieć pretensje do siebie Marco Roka który nie wykorzystał tego karnego, tak, to jest zawodnik, który przede wszystkim, na którym cięży, ciężar odpowiedzialności, nie ma co się oszukiwać, po prostu akurat tutaj tak, no bo to była kwestia karnego, roka nie, nie nie był w stanie praktycznie przyjąć tego całego ciężaru, który na nim spoczął, no i nie wykorzystał tego karnego, gdyby wykorzystał ten karny, być może losy tego spotkania zupełnie inaczej by się potoczyły, chociaż no, można powiedzieć, że mogli praktycznie tak wygrać tym podstawowym w owym czasie w 90 minutach, ale przykład, jeśli chodzi o inne drużyny, czy Borussia Dortmund. Czy Bayer Leverkusen pokazuje, że wcale nie są takie łatwe mecze, jeśli chodzi po prostu o po prostu tej. Natomiast jeśli chodzi o Gnabrego i to by powiedzieć, że sobie po prostu lepiej posiedzieć domu, to są skandaliczne. No chłopie, po prostu ty jesteś młodym zawodnikiem, 20 paroletni, nagadasz takie po prostu głupoty. gdzie takie głupoty gadasz po prostu, tak? E, jesteś piłkarzem, musisz grać na najwyższych po prostu obciążeniach, intensywności i koniec, tak? Jak nie możesz się do tego dostosować, to musisz zobaczyć, co musi zmienić: czy dieta, czy treningi, czy intensywność na treningach, a nie gadać po prostu, że lepiej sobie posiedzieć w domu tak no to jest praca zawodowa jesteś dorosłym człowiekiem pracujesz zawodowo za to zarabiasz po prostu potężne pieniądze wiele milionów na inkasuje po prostu co roku więc tutaj też są też jest po prostu tak wymagania to nie jest tak że a po kopie po prostu piłkę z kolegami na boisku raz w tygodniu no właśnie to wszystko na dzisiaj ja piszę w komentarzu co na ten temat co widzicie, co na ten temat myślicie trzymajcie się